Cześć, witam Was w kolejnych ulubieńcach. Dzisiaj będę trochę szeleścić. Wybaczcie mi, bo mam na sobie jednego ze swoich ulubieńców. To może w ogóle od tego, a potem pójdziemy w kosmetyki. Marzyłam o czymś takim. Marzyłam o takim długim kimonie do samej ziemi z gigantycznych cekinów, które są syrenkowe albo holograficzne. Szukałam długo, wiele miesięcy. Jak znajdowałam online, to niezbyt byłam zadowolona z tego, dlatego że ja jestem z tych osób, co zawsze musi przymierzyć ciuchy. Naprawdę, ja kupię tylko dodatki, ewentualnie, jeśli widzę je online. Nigdy nie kupuję rzeczy w ciemno, bez przymierzenia, bo to się po prostu kończy źle. Jestem potem zawiedziona i to wszystko źle wygląda i potem trzeba zwracać, tyle roboty i tak dalej. Jeśli tak macie, to też mi napiszcie, bo czuję, że jestem sama w tym podejściu. Marka tego pięknego wdzianka to Jaded i jest ona dosyć niszowa, z tego co widziałam. I kupiłam sobie takie właśnie wdzianka w dwóch kolorach. Były trzy, ale dwa były przepiękne, więc wzięłam obydwa. Zaczęłam piać jak szalona, jak tylko je zobaczyłam już z daleka w ogóle ze schodów. I mam takie piękne, które jest syrenkowe, błyszczące i drugie, które jest holograficzne. I tak sobie pomyślałam, że też tych z Was, którzy nie potrafią rozróżnić holo od błysku, połysku czy właśnie syreniego takiego duochromu, to właśnie nauczę w ten sposób. Tak. Duochrom? A to holograficzne. Tara! To nie jest takie trudne. W holograficznym po prostu odbicie jest na wszystkie kolory tęczy. W błysku takim syrenkowym, duochromowym są zwykle dwa kolory, które się między sobą zmieniają w zależności od odbicia światła. Proste? Proste. A teraz przejdziemy do kredki. Kredka. Nudowa. Słuchajcie, przeżyłam małą tragedię jakiś dobry miesiąc temu, dlatego że moją nudową kredkę, którą używałam prawie codziennie, wycofali z produkcji. To była moja ukochana, automatyczna kredka z Essence, która kosztowała około 10 zł i jej nie ma, i jej nie produkują, i jej nigdzie nie będzie. Więc zaczęłam szukać zamiennika. I to jest zamiennik, który spełnia moje oczekiwania, ale powiem Wam, że poszukam dalej, bo ja lubię kredki automatyczne. Ta kredka ma wszystko oprócz bycia automatyczną, więc jak macie jakąś nudową do polecenia, to dajcie mi znać. To jest Debora 2 w 1 Gel Kajal Liner Waterproof Color 06. Więc jest to piękna nudowa kredka o kremowej konsystencji i o właściwościach takie, które pozwalają jej na linii wodnej zatrzymać się na dłużej niż na pół godziny. Jest fajna, jest spoko, jest miękka, jest tania. I robi to, co trzeba, oprócz bycia automatyczną. Ale tak, jeśli też lubicie kredki, które są nudowe, które otwierają oko właśnie na dole, je powiększają, bo macie małe szpary, tak jak ja, to polecam jak najbardziej. Wszystkie takie jasne kredki dają fajny efekt takiego ożywionego, otwartego oka. To jest taka mała pierdoła, a tak naprawdę w makijażu zmienia bardzo dużo w takiej ogólnej percepcji oczu, bo na oczach widzimy każdy najmniejszy szczegół. Jeśli chodzi o takie jasne kredki, polecam bardziej te nudowe, lekko beżowe, a nie białe, bo białe zwykle bardzo mocno się odcinają i mocno je widać. No chyba, że lubicie taki właśnie lalkowy, trochę przerysowany efekt, to wtedy też spoko. Czemu nie? Kolejnym ulubieńcem też są kredki, ale tym razem do brwi. I teraz już mogę spokojnie orzec, że nowe kredki do brwi Kat Von D to są dla mnie najlepsze kredki do robienia brwi w ogóle. Produkty, w ogóle premiera tych produktów, jak wiecie, byłam na takiej dużej premierze właśnie w Paryżu tych produktów, bo mamy jeszcze cienie do powiek i mamy jeszcze pomady i też pomady w tęczowych kolorach, wszystkich kolorach. Są cudowne, są przepiękne kolory. Jednak tym pomadom dla mnie czegoś jeszcze brakuje. Mocniej. Ja wolę z trochę większym poślizgiem. Mimo że te pomady są świetne, zostają na długo, fajnie się rozprowadzają, to ja wolę takie o troszkę rzadszej konsystencji. Ale jeśli chodzi o te kredki, to jest coś, co ja nie wiedziałam, że powstanie na świecie. Zacznę od tego, że wcześniejsze pierwsze miejsce, jeśli chodzi o kredki, zajmowały u mnie te cienkie kredki marki Anastasia. I one były dobre, dlatego że po pierwsze miały cudowny wybór kolorów, a po drugie były automatyczne i miały cudowny malutki grzebeczek i po trzecie idealnie, delikatnie się rozprowadzały. Nie trzeba było trzeć po brwi, tylko po prostu się nią jechało i ta brew się zaznaczała. I ta kredka jest tym samym, tylko na sterydach. To jest podobno najcieńsza automatyczna kredka, jaka powstała na świecie. I zauważcie jedną rzecz. Ona jest spłaszczona w jednym wymiarze. Więc można nią robić bardzo cienkie kreski, które imitują wręcz
małe włoski, a można pochylić ją bokiem i wtedy zaznaczać większą powierzchnię. No prawdziwe cudo. Jeśli chodzi o kolory, mam 4 i z tych 4 wszystkich jestem w stanie korzystać w zależności od tego, jak mocno chcę mieć podkreślone brwi. I tutaj macie od najjaśniejszego koloru, czyli blond, potem dalej jest taupe, light brown i medium brown. Są jeszcze ciemniejsze kolory, ale dla mnie są po prostu za ciemne. Ja korzystam z tych 4. One pozwalają mi po prostu na zrobienie każdej możliwej brwi, jaką tylko chcę. No i w bardzo szybki, przyjemny i cudowny sposób. Jeśli jesteście gdzieś koło Sephory, to koniecznie sobie przetestujcie, zobaczcie, bo naprawdę te kredki to jest kredkowe złoto, to są kredkowe królowe i im się należy kredkowy i brwiowy tron. Teraz coś smacznego, czyli melon. A tak naprawdę to smoothie do ciała marki Soraya i serii Foodie. I ta seria Foodie charakteryzuje się tym, że ma zapachy właśnie związane z jedzeniem. I są one przepyszne, naprawdę. W ogóle cała seria składa się nie tylko z rzeczy do pielęgnacji ciała, ale też twarzy, stóp i rąk, więc możemy się od góry do dołu posmarować swoim ulubionym zapachem. Jeśli kochacie zapach miodu na przykład, to też jest tam rewelacyjny. Ale ja pokochałam melon, który pachnie tak, jakbyście wzięły, czy wzięli, rozkroili świeżego, idealnego melona, otworzyli go ciach i ten zapach to jest to. To jest dosłownie esencja z melona zamknięta w kosmetycznym preparacie o nazwie smoothie do ciała. Ta konsystencja jest bardzo oryginalna, bo jest strasznie, strasznie lekka, taka wodna, żelowa jakby. Strasznie szybko się wchłania, zostawia nawilżenie, no i ten boski, 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 przecudowny zapach. W ogóle w tej serii, oprócz smoothie, są też na przykład galaretki, musy, wszystkie te takie rzeczy związane trochę z jedzeniem właśnie, ale też ze zmianą formulacji produktów, więc super duży plus. Tym bardziej, że one wszystkie kosztują bardzo dobrze. Tak bym o tym powiedziała. To bardzo dobra cena. Bardzo smaczny zapach i bardzo dobre nawilżenie. Wszystko się zgadza. Dobra, kolejny ulubieniec. Kolejna rzecz wzbudza we mnie zachwyt i złość w tym samym czasie. I jest to paleta Dream marki Anastasia. Są to rozświetlacze, które są zrobione w taki sposób, że się cholery kruszą. Nieważne jak je zapakujecie, nieważne co z nimi robicie, one się wszystkie rozwalają. Są strasznie nietrwałe. Zobaczcie jak to wygląda. One są uklepywane już po 2 razy. Ja takie palety przywiozłam 2 ze Stanów. Obie były rozwalone, obie były rewelacyjnie zabezpieczone, dlatego że wiedziałam, żeby je zabezpieczyć jeszcze mocniej niż całą resztę rzeczy. Nadal były problemy, nadal są problemy. Ona od leżenia nawet na toaletce potrafi się rozwalić i coś tam znowu pęknąć w środku. I tego nienawidzę w tym, ale kocham w nich to, jakie wykończenie dają. Nie zamierzałam tej palety w ogóle kupować, bo myślałam, że tą, którą mam, mam tą którąś z tych, które też dają taki efekt, wiecie, niecodziennego rozświetlenia. Ale jak tylko dotknęłam tej palety, tak 3 pierwszych kolorów z brzegu po prostu w Sephorze i zobaczyłam, co się dzieje na moich palcach, to myślałam, że zwariuję. I nienawidzę jej za to, jak się ona zachowuje. Co to jest za zachowanie w ogóle? Dlatego, że jest tak strasznie nietrwała, ale kocham wszystkie 6 rozświetlaczy za to, że dają niepowtarzalny efekt, który jest cudowny i ja go często nakładam nie tyle na policzki tak tylko trochę, na przykład do akcentu mocniejszego, ale przede wszystkim na oczy. Sztos naprawdę cudowny. Cudowny. Kamera ani zdjęcie, słuchajcie, nie jest w stanie oddać, jak piękne są te kolory. To jest naprawdę cudo. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Powiedzcie mi, czy Wy skusiłybyście albo skusilibyście się na produkt, który ma coś naprawdę oryginalnego, niesamowitego, jeśli chodzi o swoje wykończenie, ale ma jeden duży mankament. Właśnie, na przykład łatwo się psuje albo kruszy. Dajcie mi znać, jakie macie do tego podejście. Myślę, że to jest fajny case do takiego przegadania tutaj między nami w komentarzach. Także piszcie, a ja dalej opowiadam o kolejnym rozświetlaczu, słuchajcie. I to jest kontynuacja mojej miłości. Chciałam Wam powiedzieć o kontynuacji mojej miłości rozświetlacza z serii Soft Sparkle z Inglota. To są takie wypiekane, okrąglutkie rozświetlacze i pewnie pamiętacie jeden z nich, który prezentowałam Wam, kiedy byłam na tripie do Los Angeles. To prezentowałam Wam taki, który jest złoty.
Po nim kupiłam sobie całą resztę, czyli ten taki beżowy i też różowy. I słuchajcie, każdy z nich jest inny. Ja myślałam, że one będą takie same, tylko w innych kolorach. Ale każdy z nich tak naprawdę jest inny i ma inną moc. Ten złoty, żółtawy to jest po prostu prawdziwe słońce na skórze. Idealne dla osób, które właśnie lubią taki złoty poblask, taką taflę no, maksamocną. To słuchajcie, to jest zupełnie inne. Ten kolor to jest, czekaj, ale to już chodzi o kolorek 51. 51 jest jak metaliczna tafla. Ona jest trochę chłodna, ale jest tak mocna, że ja myślę, że to nie jest rozświetlacz dla każdego. Myślę, że to jest rozświetlacz tylko dla osób, które lubią świecić i być widoczne z kosmosu. Bo wszyscy inni będą bardzo zawiedzieni i będą walczyć z tym produktem, ale ci wszyscy, którzy kochają świecić z kilometra i jak znajomi was wypatrują, to widzą was, bo tam promienie słońca odbijają i w ogóle walą potem w księżyc albo w inne gwiazdy, to jest dla was. Dla porównania daję go wam zestawionego z innymi popularnymi rozświetlaczami, żebyście widzieli, o jakiej skali i mocy ja tutaj mówię. Oprócz kosmetyków warto łyknąć trochę kultury i teraz mam dla was dwa filmy, które są na YouTubie. Jeden po polsku, jeden po angielsku. Zupełnie inne, ale oba myślę, że mogą sprawić, że będziecie mieć albo lepsze nastawienie, albo lepiej się zorganizujecie, albo kopniecie się w tyłek. Przynajmniej mam taką nadzieję i właśnie takie treści chcę wam polecać. Pierwszy film to film z Teda. Wiecie, jak bardzo uwielbiam oglądać Ted. I mówi tam Laura Vanderkam mówi o tym, jak możemy posiadać, lepiej ogarniać swój czas. Bo słuchajcie, może zacznę od tego, że to nie jest TED, z którego ja wyniosłam jakąś naukę. To jest TED, w którym ja usłyszałam coś, co chcę polecać dalej, bo to jest podejście, które mam ja sama. To nie jest tak, że ciągle nie mamy czasu. Każdy nie ma czasu. Nikt nie ma na nic czasu. Każdy jest taki zarobiony. Tak naprawdę, a każdego doba jest identyczna. Każdy ma 24 godziny, każdy musi jeść, każdy ma obowiązki i każdy musi spać. To wszystkie rzeczy każdy z nas musi robić, ale to, czy mamy na coś czas, zależy od tego, czy coś jest naszym priorytetem. I to jest pięknie tam wytłumaczone naprawdę, bo jeśli z czegoś rezygnujemy, to znaczy, że po prostu to nie jest na ten moment dla nas ważne. A jeśli się okaże, że mamy jakąś awarię albo zachorujemy, to nagle okazuje się, że w naszym napiętym harmonogramie znajduje się mnóstwo czasu. Mnóstwo. Wszystko zależy od priorytetów i od świadomego życia. I to jest bardzo istotne. I przechodząc, ale mi się tu ładnie skleiło, przechodząc z tego świadomego życia, to też chciałam powiedzieć o świadomej kreatywności, o świadomej kreacji, o świadomej twórczości, o byciu, o tym, jak tak naprawdę wygląda kreatywność u ludzi kreatywnych. I przepiękny film nagrała Paulina Lis, do którego was serdecznie odsyłam i macie go tu. I koniecznie zobaczcie, czy jesteście kreatywni, czy nie. Niezależnie od tego, jakie macie zdanie na ten temat, niezależnie od tego, jak jesteście blisko czy daleko tego tematu, po prostu idźcie i zobaczcie ten film, ok? Dobra? Bo to jest fajne i to jest ważne. I rozwijajmy się dalej. Nie tylko kosmetycznie, ale też jako ludzie. A tutaj jakby co subskrypcja. Pa, pa!